W drugiej połowie XIV wieku powstał w Krakowie cech samostrzelników, czyli producentów kusz. Dość szybko Kraków stał się wiodącym ośrodkiem produkcji tego rodzaju broni. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Nic też dziwnego, że właśnie kusze były powszechnie używane przez obrońców miasta, czyli cechy, a także przez służby porządkowe. Same zaś zakłady produkcyjne znajdowały się na miejskich obrzeżach, w pobliżu murów. Kusza, znana już w starożytności, szerokie zastosowanie bojowe osiągnęła w późnym średniowieczu. Jej śmiercionośna skuteczność wzbudzała z jednej strony uznanie, ale z drugiej wręcz potępienie. Już w XII wieku papiestwo uznało ją za niedopuszczalną w walkach między chrześcijanami. Jednak brutalna rzeczywistość i militarny pragmatyzm sprawiły, że nawet wśród pobożnej średniowiecznej społeczności produkcja tego typu uzbrojenia znalazła ważne miejsce. Do najcenniejszych zabytków w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a jednocześnie unikatowych w skali Polski, należy zaliczyć wyjątkową kuszę bojową, wyprodukowaną najprawdopodobniej przez krakowskich samostrzelników na przełomie XIV i XV wieku. Warsztat tego cechu został przedstawiony na jednej z miniatur zawartych w kodeksie Baltazara Bechema. Tego typu broń możemy również zaobserwować u boku śpiącego strażnika grobu Chrystusa na ołtarzu mariackim Vita Stwosza. I choć ów strażnik był funkcjonariuszem pogańskiego Rzymu, to nie wydaje się, aby w Krakowie końca średniowiecza ktokolwiek wiązał ten detal z papieskimi napomnieniami na temat uzbrojenia. Wkrótce zaś to sama historia rozstrzygnęła kwestię bojowej użyteczności kuszy, która pola ustąpiła broni palnej.